Cześć, z tej strony Mateusz i dziś przygotowałem dla Was test telefonu LG Q6. W filmie skupię się na jego ekranie oraz możliwościach fotograficznych. Zanim jednak do tego przejdziemy, zapraszam Was na operację unboxingu. Sercem testowanego zestawu jest naturalnie smartfon. Kolejnym elementem jest instrukcja obsługi. Dalej mamy ładowarkę oraz kabel USB. Ostatnią rzeczą jest pudełeczko, w którym znajdują się słuchawki. Operacja unboxingu zakończyła się sukcesem. Wszystkie elementy zostały rozpakowane. Sprawdźmy jeszcze specyfikacje LG Q6. Teraz chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o fotografii mobilnej. Według mnie podstawową rzeczą jest zapoznanie się z funkcjami oraz interfejsem aparatu danego smartfona. W przypadku LG Q6 mamy do czynienia z 13-megapikselową matrycą, co sprawia, że zdjęcia wykonane w najwyższej dostępnej rozdzielczości będą miały proporcje 4:3. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zmienić je nawet na 18:9, jednak zalecam korzystanie zawsze z jak najwyższej możliwej rozdzielczości. W ustawieniach aparatu Q6 nie zabrakło trybu HDR, czyli wysokiego zakresu dynamicznego. W skrócie mówiąc, HDR rozjaśnia ciemne partie zdjęcia, a jednocześnie przyciemnia te jasne. Kolejną opcją, z której warto skorzystać, jest siatka, która pomoże nam przy kompozycji kadru. Jeżeli chodzi o tryby w Q6, jest bardzo ubogo. Do dyspozycji mamy 3 tryby: automatyczny, panoramę oraz jedzenie. Dalej mamy różne filtry z podglądem na żywo. Naturalnie nie zabrakło lampy błyskowej oraz tak zwanego trybu kwadratowego. Pozwala on na wykonanie zdjęcia i jego natychmiastowy podgląd z boku. Również możemy wykonać 4 zdjęcia, a aparat złączy je w jeden plik. Ciekawie wygląda tryb dopasuj zdjęcia, który pozwoli nam na wykonanie jednocześnie zdjęcia tylnym i przednim aparatem, co również zostanie zapisane w jednym pliku. Ostatnią funkcją jest wykonanie zdjęcia według wzoru. Jego przezroczystością możemy sterować i może nim być każde dowolne zdjęcie, które wykonaliśmy lub pobraliśmy z internetu. W LG Q6 ostrość ustawiamy przy pomocy kliknięcia w dany punkt. Przy okazji możemy również ustawić ekspozycję, czyli rozjaśnić lub przyciemnić zdjęcie. Przejdźmy teraz do aparatu przedniego. W ustawieniach również możemy wybrać rozdzielczość zdjęcia oraz włączyć tryb HDR. Ciekawie wygląda funkcja selfie, dzięki której gestem dłoni możemy wykonać zdjęcie. W przedniej kamerce nie znajdziemy lampy, jednak LG postawiło na trik z doświetleniem twarzy za pomocą ekranu. Do dyspozycji również mamy tryb kwadratowy. Kolejnymi funkcjami są filtry oraz upiększanie twarzy. Jednak najważniejszą według mnie opcją jest użycie szerokokątnego obiektywu, dzięki któremu na selfie uchwycimy więcej przestrzeni niż w przypadku telefonów innych producentów. Skoro poznaliśmy już interfejs w aparacie LG Q6, przedstawię Wam kilka podstawowych rad przy wykonywaniu zdjęć. Jeśli to możliwe, unikaj robienia zdjęć pod słońce i inne źródła światła. Nie używaj zoomu, gdyż stracimy tylko na jakości zdjęcia. Staraj się wykonywać co najmniej 2 zdjęcia, gdyż nawet na 5,5-calowym ekranie nie zawsze potrafimy ocenić, czy zdjęcie jest ostre. Pamiętaj o kompozycji kadru, korzystając z linii pomocniczych. Przy zdjęciach nocnych wykaż się cierpliwością, w końcu uda Ci się wykonać zadowalające zdjęcie. Aby skorzystać z zaawansowanych opcji aparatu, należy pobrać zewnętrzną aplikację, np. Open Camera. Program ten pozwala na zmianę ISO, czasu naświetlenia, balansu bieli, ekspozycji, czy też manualne ustawienia fokusa. Znajdziemy tu także tryby scenerii, pod krajobraz, zachód słońca, portret, zdjęcia nocne i wiele, wiele innych. Ponadto nie zabrakło tutaj wiele różnych konfiguracji linii pomocniczych. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to możliwość zapisywania fotografii w formacie RAW,
który charakteryzuje się szerokim zakresem tonalnym oraz brakiem kompresji stratnej. A tak prezentują się zdjęcia z ostatnich dni lata, które wykonałem za pomocą obu aparatów. Kolejną rzeczą, o której chciałbym opowiedzieć, jest ekran Full Vision. Niewątpliwie jest on wizytówką testowanego smartfona. Świetnie się on nada do oglądania filmów czy seriali w platformie Netflix. Korzystanie z dwóch aplikacji na raz jest czystą przyjemnością. Jednak dla mnie ekran ten najlepiej sprawdza się podczas lotów moim dronem. Tablet, z którego do tej pory korzystałem, jest duży i toporny. Nieraz przeszkadzał mi podczas przemieszczania się z kontrolerem. LG Q6 jest złotym środkiem pomiędzy dużym ekranem, a małym rozmiarem całego urządzenia.